Chwała Bogu. Właśnie tak mi przyszło do głowy coś takiego, czy ja widzę Jezusa w nas wszystkich, czy widzę Syna Bożego, bo w każdym z nas, kto się narodził z wody i z ducha, Jezus mieszka. Jest tak, Pan Jezus tam tak powiedział, że nikt nie jest w stanie ujrzeć Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzi z wody i z ducha. I tak myślałem sobie nieraz o napomnieniach, że czasem ciężko jest przyjąć na przykład jakieś napomnienia, jakieś wskazówki od jakiegoś brata albo nawet od jakiejś siostry, widząc, że no a przecież ten brat też jeszcze nie jest doskonały, to on mnie wcale nie napomina, on tak od siebie po prostu mówi. I wydawałoby się, że to właśnie te niedoskonałości w innych w sumie utrudniają jakby ujrzenie tego Chrystusa, że to Chrystus do nas przemawia przez kogoś innego. Ale z drugiej strony i tak po części myślę, że na pewno jest, dlatego są bracia starsi, którzy są wyznaczeni do takiej służby napominania i najlepiej to robią, bo mają najwyższy autorytet. Ale myślę też, że jest taka inna sprawa, jak człowiek ma twarde serce, takie nieuniżone serce, no to faryzeusze nawet Jezusa i tak stwierdzili, że on nie może być tym Bożym wybrańcem, bo według ich własnego mniemania to Jezus przecież ciągle grzeszył, bo łamał sabat, tutaj nie przestrzegał obrzędów. Robił jakieś różne rzeczy, które oni uważali, że go jakby dyskwalifikują i przez to nie mogli zobaczyć w nim Bożego Syna. I tak sobie myślę, że właśnie tak nawet o mnie sobie myślałem, że jak pierwszy raz przyszedłem do zboru i nie byłem nawrócony, to widziałem tylko jakichś dziwnych ludzi, jakąś. No, a już dzisiaj mogę widzieć prawdziwą rodzinę, ludzi, w których mieszka Bóg. I to jest coś pięknego. I myślę, że właśnie wydaje mi się, że w sumie każdy z nas potrzebuje takiego właśnie uniżenia. I ja wiem, że pewno jeszcze dużo więcej potrzebuje takiego uniżenia, żeby móc widzieć w innych Boże Słowo, żeby nie oburzać się, widząc na przykład jakąś niedoskonałość w kimś innym i w ten sposób nie być takim obłudnikiem, bo przecież sam robię jeszcze tyle różnych rzeczy, że jakby złych, że dlaczego mam, a wierzę w to, że we mnie żyje Jezus, więc dlaczego widząc w kimś innym jakąś często dużo, powiedzmy, mniejszą rzecz niż taka, która jest jeszcze we mnie. Mam na przykład kogoś skreślać i stwierdzić, że no w takim bracie to Pan w ogóle nie działa. I myślę, że to właśnie takie zatwardziałe serce tylko powoduje coś takiego. I no, niech Pan oczyszcza wszystko, co jest jeszcze właśnie twarde. Najpierw we mnie. Amen.